Obecnie w Polsce i na świecie obserwuje się boom na rynku fotowoltaiki. To jest trend, na który od 2011 roku czekała cała zawodowa branża fotowoltaiczna. Jest też drugie oblicze tego masowego zainteresowania mikroinstalacjami na dachach własnych domów czy firm. Otóż rośnie coraz bardziej zainteresowanie farmami fotowoltaicznymi, elektrowniami. W związku z tym poznajmy, o co w tym wszystkim chodzi? I dowiedzmy się, jakie są kluczowe aspekty podejmowania decyzji o posiadaniu własnej farmy fotowoltaicznej. Jakie kroki kluczowe należy podjąć, żeby ten pomysł wcielić w życie? No i wreszcie, gdzie szukać źródeł finansowania tej inwestycji? A są z nami pan Arkadiusz Frukacz, dyrektor operacyjny Formax Consulting i Holding EPV. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Bazan, ekspert do spraw finansowania unijnego z Asidus Europe Fund. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie Arkadiuszu, pan jako osoba, która z rynkiem fotowoltaicznym związana jest od samego początku, z pewnością ma swój pogląd na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja w Polsce. Dokładnie tak. Patrząc poprzez pryzmat od roku 2012, gdzie były pierwsze zalążki i przewidywania o wprowadzeniu ustawy o OZE na kształt zbliżony do aktów prawnych na Zachodzie, patrząc na to, to czego się doczekaliśmy, jaki jest obecnie dynamiczny trend, jestem pełen optymizmu. To proszę powiedzieć, jak. To wszystko zmieniało się w ciągu tych ostatnich lat. Co się dokładnie zmieniło? W ciągu ostatnich minionych 8 lat można powiedzieć, że przede wszystkim zmieniła się świadomość. Świadomość dotycząca konieczności wdrażania odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo powstały aktywne społeczne ruchy, które mają na celu dbanie o klimat, dbanie o naszą planetę i właśnie te aktywne ruchy społeczne bardzo mocno wpływają na rządzących i na podejmowane przez nich decyzje dotyczących odnawialnych źródeł energii. To nasza przyszłość, nie da się ukryć. Absolutnie tak. Połączenie tych dwóch elementów spowodowało, że aktualnie jesteśmy w sytuacji, w której połączenie biznesu z dynamicznie rozwijającą się technologią, która pozytywnie wpływa na środowisko, stało się faktem. A w Polsce dodatkowo hmm, pani powiedziała trend. Ja bym powiedział z pełną świadomością, że to nie tylko trend, ale to początek transformacji energetycznej której jesteśmy właśnie świadkiem. No dobrze, to skoro mówimy o transformacji energetycznej, to y, czy faktycznie y, mikroinstalacje mają na nią wpływ? Mikroinstalacje w każdym z krajów, w którym zostały wdrażane ustawy podobne jak u nas OZE, były początkiem. Od tego w każdym kraju rozpoczynała, rozpoczynała się budowanie świadomości, że to wcale nie jest takie straszne, że to wcale nie jest takie trudne. I rosnąca rzesza osób, która zaczynała się z dnia na dzień przekonywać do tego typu instalacji, spowodowała, że ta świadomość. Trafiła do coraz szerszego grona. Natomiast oczywiście mikroinstalacje dzisiaj w Polsce mamy zainstalowane łącznie mocy w fotowoltaice około 2,5 gigawata, i mikroinstalacje z uwagi na to, że były od samego początku większej skali wdrażane, stanowią znaczący, znaczący procent tej, tej mocy, ale docelowo w transformacji energetycznej kluczowe będą odgrywały rolę farmy fotowoltaicznej i to nie tylko takie farmy. Jedno, dwumegawatowe, ale wielkoskalowe, o których tak naprawdę już dziś zaczynamy również mówić w Polsce. Dlaczego inwestorzy powinni zainteresować się lokowaniem kapitału w farmy fotowoltaiczne? Odpowiedź jest prosta. Tak naprawdę jesteśmy skazani na odnawialne źródła energii. Dyrektywy unijne wdrożone w 2018-2019 roku pokazują jasny kierunek, w którym idzie Europa, w którym idzie świat. Wszelkiego rodzaju tego typu inwestycje będą promowane, będą wspierane przez rządy poszczególnych krajów, a z drugiej strony cele nakładające udział odnawialnych źródeł energii włączają, produkcji w każdym z krajów Unii Europejskiej jest coraz wyższy i w 2030 ma osiągnąć określony poziom, więc te wszystkie elementy są czynnikami, które stymulować będą tego typu inwestycje i powodować, że one będą z pewnością opłacalne. Już nie ma odwrotu. Idziemy w takim razie ku tej y, przyszłości. E, powiedzmy też, na ile realne są i jak wyglądają czasowo y, oczekiwane dochody z farmy fotowoltaicznej. Farma fotowoltaiczna to długoterminowa inwestycja. Y, z jednej strony inwestycja, z drugiej strony długoterminowe zyski, jakie ona przynosi. 25 lat to taki minimalny okres, w którym y, y, inwestorzy planują funkcjonowanie farmy. Co oznacza, że przez 25 lat farma będzie przynosiła konkretne, wymierne korzyści osobom, które w taką farmę zainwestują. A odpowiadając wprost na pytanie, przychody średnioroczne, średnio które możemy przewidywać przy obecnym na nasłonecznieniu, przy obecnych cenach energii, to średnio z megawatowej elektrowni między 300 a 350 tysięcy złotych, więc całkiem niemało. Ile trwa cały proces od momentu zero, od tego... Punktu wyjściowego, mhm. e, aż do momentu, kiedy farma fotowoltaiczna zacznie pracować, zacznie działać i jest gotowa. Z punktu widzenia dewelopera wiem jedno, nie ma dróg na skróty. Cały proces inwestycyjny można podzielić na dwa etapy. Ten pierwszy, przygotowawczy, trwa od półtora roku do dwóch lat i obejmuje wszelkie etapy, które, które są niezbędne od zabezpieczenia gruntu do pozwolenia na budowę. Następnie budowa. Budowa to już okres pięciu miesięcy, a w tych pięciu miesiącach główny etap to, to zamówienie komponentów, które niekiedy trwa trzy miesiące, bo zamawiam bezpośrednio u producentów i to jest tak naprawdę najdłuższy okres. Reasumując, cała inwestycja począwszy od punktu zero, tak jak pani zapytała, do tego momentu, kiedy po raz pierwszy popłynie prąd i zaczniemy zarabiać pieniądze, około dwóch i pół roku. Ten etap administracyjny mnie trochę przeraża, bo ja się boję w ogóle jakiejkolwiek biurokracji i dokumentacji. Proszę powiedzieć, czy faktycznie trudno jest uzyskać te wszystkie dokumenty? Proces administracyjny obejmuje wiele różnych etapów: od decyzji środowiskowej, przez warunki zabudowy do warunków przyłączenia, które tak naprawdę są kamieniem milowym. I ten punkt tak naprawdę decyduje, czy projekt odnawialnego źródła energii zostanie wdrożony w życie, a wynika to tak naprawdę z, ze słabej jakości. Polskich sieci energetycznych, i one są tym kluczowym czynnikiem, który decyduje, czy projekty będą się dalej rozwijały, czy też nie. Natomiast, już jeżeli mamy tylko warunki przełączenia, to spokojnie realizujemy projekty budowlane i upragnioną decyzję o pozwoleniu na budowę. I od tego momentu można powiedzieć, że. Aleluja i do przodu. I do przodu. <noise> Proces jest dosyć skomplikowany, ale myślę, że Pan przyzna mi rację, że warto. Absolutnie warto. Absolutnie warto. Dyrektywy unijne, nasz uregulowany system prawny, wdrożona ustawa OZE, prawo budowlane, prawo energetyczne, spadające ceny i zmieniająca się na plus technologia, która z każdym rokiem jest coraz bardziej efektywna. No to są przesłanki do tego, żeby myśleć o własnej farmie i to są przesłanki do tego, żeby, żeby taką inwestycję wdrożyć w życie. Wspominał Pan o pięciu etapach. Ten proces wydaje się skomplikowany, a nawet się nie wydaje, po prostu jest skomplikowany. Ale mimo wszystko warto przejść te wszystkie etapy i zainteresować się tego rodzaju inwestycją. Absolutnie tak. No. Uregulowany system prawny. Y, mamy wdrożoną ustawę OZE, y, dyrektywy unijne, spadające ceny technologii, a jednocześnie y, ta technologia, która staje się dostępna y, dla wszystkich, powoduje, że Inwestorzy, osoby, które posiadają nie wiem, własny grunt, mogą pomyśleć o tym, aby zamienić ten grunt na dobrze prosperującą, wieloletnią inwestycję albo inwestorzy mogą pomyśleć, jak zainwestować część swoich środków, nie wiem, wspomóc się również dofinansowaniami unijnymi lub innym źródłem finansowania i przygotować dla siebie na przyszłość inwestycję, która długoterminowo będzie przynosiła bardzo ciekawe zyski. To nawiązując do tego dofinansowania. W takim razie jakie źródła zewnętrzne pozwalają na sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej? Jak w przypadku każdej większej inwestycji, może to być kredyt, może być to pożyczka, może być to dopłata, ale również może być to finansowanie unijne, gdzie ostatnio tak naprawdę cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naszych przedsiębiorców i naszych klientów. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o ten rodzaj? Do finansowania. E, tak naprawdę wszystko zależy od. Y Rodzaju konkursu, dokumentacji konkursowej. Nie wszystkie konkursy niestety są skierowane do przedsiębiorców. Także tak naprawdę głównym nieodzownym elementem obowiązkowym jest dokumentacja projektowa, o której tutaj Pan Arkadiusz wspominał. Gdzie tak naprawdę z uwagi na to, że jest to inwestycja, musimy posiadać taką dokumentację już na etapie aplikowania o, o zewnętrzne finansowanie. Czyli rozumiem, że już sam proces ubiegania się. Yy... O dotacje należy planować z dużym wyprzedzeniem i jak ja, dużym. Tak, jak najbardziej. Właściwie przyszli właściciele farm, którzy chcieliby skorzystać z takiego finansowania na przykład w przyszłym roku. E, planowanie inwestycji powinni zacząć już dzisiaj. Jest to proces długotrwały, także tak, my zawsze przy pierwszych spotkaniach z naszymi klientami zaczynamy od przedstawienia harmonogramów i właśnie poinformowania o tym, że jest to proces, zwłaszcza jeśli chodzi o te decyzje administracyjne, o których przed chwilką rozmawialiśmy, e, no, jest to współpraca długoterminowa zawsze. Przed nami 2021 rok. Wszyscy mamy jakieś plany związane z tym rokiem, a czy wiemy już, jak będzie wyglądał budżet unijny? Z pierwszych informacji przekazanych przez Komisję Europejską wynika, że faktycznie przewiduje się środki na transformację energetyczną. Co więcej, będzie to jeden z głównych filarów ożywienia gospodarki po pandemii COVID. Dodatkowo planowane cele na przyszłe lata również. Realizują plany Polski do zwiększenia efektywności energetycznej z, z udziałem OZE. Także jak najbardziej perspektywa dla naszej branży zawodowej zapowiada się bardzo obiecująco. No właśnie, wspomina Pani o COVID-19. Jak ta sytuacja wpłynęła na realizację celów klimatycznych i też rozwój OZE? Na, w, zarówno w Polsce jak i w innych krajach dotkniętych pandemią na pewno miał to wpływ na pracę urzędów co za tym idzie na pewno Czas pracy urzędów też się przedłużał. Tym samym procedura oceny wniosków, chociażby właśnie o decyzje administracyjne. Także zarówno też realizacja projektów związanych z OZE również się przedłużała. Natomiast są też plusy, bo, bo dla nas jako branży zawodowej jest to tak naprawdę motor napędowy do tego, żeby podnosić swoje kompetencje, jakość usług. A z drugiej strony dla, dla przyszłych właścicieli farm jest to naprawdę dobry moment, żeby wnikliwie przeanalizować, z kim taką inwestycję robić. I z kim nawiązać tę długotrwałą współpracę? To ja w takim razie chciałabym w imieniu tych osób e, zapytać, e, czy jest jeszcze coś, co mogliby państwo zasugerować, e, uwrażliwić właśnie te osoby, a co ma związek z tego typu inwestycjami? Głównym, yy, głównym takim punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że każdy projekt jest inny. Każdy projekt farmy fotowoltaicznej jest inny. Oczywiście jest pewna powtarzalność yy, procesów, które towarzyszą powstawaniu takiej farmy, natomiast każdy ma swoją specyfikę, każdy ma swoje kluczowe punkty do tego, jak on zostanie zrealizowany, jaka będzie jego efektywność. I yy, tutaj etapy, o których wcześniej mówiliśmy, nie można żadnego z nich lekceważyć. One są kluczowe. I, I tak naprawdę y, stanowią pewien łańcuch dostaw, można powiedzieć, i stanowią całość tego projektu. Bardzo ważne jest też y, mieć właściwego partnera biznesowego. Jak tutaj Państwo odniosą się y, właśnie do tej sytuacji może coś doradzicie inwestorom? Znaczy ja mogę powiedzieć jedno, farma fotowoltaiczna na przykładzie jednomegawatowej inwestycja to inwestycja około 3 milionów złotych. Oczywiście istotna jest optymalizacja kosztów, ale wybór najtańszej oferty, szczególnie jeżeli mówimy o wyborze najtańszej oferty dotyczącej zaprojektowania przejścia przez decyzje administracyjne, nie zawsze przynosi oczekiwane skutki. I tu z pewnością generalna zasada taka jak we wszystkim, no oprzeć się na Profesjonalistach, na firmach i osobach, które mają doświadczenie, i są z tym rynkiem związane już od wielu, wielu lat. A niektórzy by powiedzieli, nie wszystko, co najtańsze, jest najlepsze, prawda? Dokładnie tak, tak. No, na koniec, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym Państwo dzisiaj przy okazji naszego spotkania opowiadaliście, to jeszcze chciałabym się upewnić, dopytać i podrążyć temat, czy Waszym zdaniem farma fotowoltaiczna to jest pomysł na inwestycje dla każdego? Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak i to właśnie tu i teraz. Uważam, że każdy, każdy kto chciałby długoterminowo mieć swoją własną farmę naprawdę nie musi mieć wiedzy technicznej. Wystarczy, że wybierze naprawdę partnera, który przeprowadzi go od A do Z. Weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za dostarczenie klientowi ostatecznego produktu, jakim jest farma, zapewni mu umowy serwisowe, które dadzą mu gwarancję bez obsługi bez awaryjności i, i, i serwis taki bezobsługowy i ma swoją upragnioną farmę, a jest eko. I niezależnie od tego, jak górnoletnie by to zabrzmiało, to właśnie takimi decyzjami inwestycyjnymi, takimi projektami pracujemy nad naszą planetą, nad klimatem, i w którym absolutnie przyjdzie żyć nam, ale i przyszłym pokoleniom. A mówił to pan Arkadiusz Frukacz, dyrektor operacyjny Formax Consulting i Holding EPV oraz pani Aleksandra Bazan, była z nami ekspert do spraw finansowania unijnego z grupy Asidus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.